Witam was wszystkich w kolejnym odcinku i dzisiaj przychodzę do was z takim apelem. Nie będzie to zwykły odcinek, będzie to apel. Apel do osób, którzy nie chcą pozwolić swoim najbliższym, aby wykonali sobie tatuaż. Mam tutaj na myśli rodziców, dziadków, a nawet partnerów życiowych. Także jeżeli macie takich pod ręką, którzy mają z tym problem, dajcie teraz na pauzę, idźcie po nich i wróćcie. Ja na was czekam. Chcę z wami przedyskutować pewien temat, bo z tego co wiem, właśnie ty nie chcesz pozwolić swojej najbliższej osobie wykonać sobie tatuaż. Bardzo mnie to smuci, bo po co dobrego zakazujesz tej osobie wykonania sobie tego tatuażu? Skoro ta osoba chce ten tatuaż, to pozwól jej na to. Powody mogą być różne. Mogą to być powody związane z wiekiem, że ta osoba jeszcze jest za młoda i teoretycznie myślisz, że jeszcze nie jest zbytnio dorosła, zbytnio dojrzała, aby wykonać sobie ten tatuaż. Może masz dalej w głowie zakodowane, że noszą to tylko przestępcy, że tatuują się tylko w więzieniu i że było to wykonywane przez marynarzy. Nic bardziej błędnego. Tatuaż w tych czasach, w których my żyjemy, jest czymś całkiem normalnym i tutaj nieważne, czy ktoś jest pracownikiem, dyrektorem, lekarzem, czy nawet księdzem. Tatuaż jest dostępny dla wszystkich. Może to wykonać sobie każdy. Tak samo jak każdy może sobie kupić fajny samochód, pojechać na fajne wakacje, bądź kupić jakieś fajne ciuchy. Tak samo tatuaż dla wielu jest ozdobą, a dla niektórych ma to nawet wielkie znaczenie i jest to im potrzebne w jakiejś tam rehabilitacji, aby uporać się z utratą na przykład bliskiego lub z daną sytuacją. I też nie możesz mieć takich jakby poglądów, takich jakby stereotypów, że nie znajdzie ta osoba twoja najbliższa pracy, że będzie miała gorzej w życiu, że jak ona będzie wyglądała przy ślubie, jak ona będzie wyglądała wychowując dziecko. Ja ci powiem tak, na chwilę obecną mam 30 lat, za chwilę mam 31, mam świetną żonę, mam super rodzinkę. Tatuaż mam tutaj nawet na dłoni, mi to w niczym nie przeszkadza. Wychowuję dziecko, wykonuję swoją pracę i ważne jest to, aby twoja ukochana osoba była szczęśliwa i to jest chyba najważniejsze. Nie zabraniaj jej tego. Naprawdę, skoro ty nie chcesz mieć tatuaży, skoro tobie się to nie podoba, to ty tego nie rób. Ale nie narzucaj innej osobie, że nie może to sobie zrobić, bo to może być źle, to może być bunt i to może być odbierane przez tę osobę bardzo negatywnie. Myślę, że powinniście się dogadać. Możecie iść na kompromis, chociaż ja kompromisów nie lubię. Myślę, że da się to w cudzysłowie przeżyć i porozmawiajcie na ten temat. W mojej opinii tatuaż jest czymś bardzo fajnym, nie przeszkadza w niczym, bo znam lekarzy, znam dyrektorów, znam nawet księży, którzy mają tatuaż. I uwierz mi, nawet diabeł nie wstąpi w twoją ukochaną osobę, bo diabeł nie ma czasu na osoby wytatuowane. Diabeł teraz gdzieś tam w Sejmie, w Senacie gdzieś tam rządzi, on tam teraz próbuje się trochę wkraść w tych naszych polityków. On teraz tam zarządza. On w krawacie siedzi, spokojnie, diabeł nie zaatakuje nas i spokojnie, bez spiny. I tatuaż też nie jest zarezerwowany dla rock'n'rollowców, dla motorowerowców, czy dla innych alternatywnych poglądów. Tatuaż jest dostępny dla każdego. Proszę was, nie zabraniajcie. Zastanówcie się i byłoby mi niezmiernie miło, jeżeli w komentarzu napiszecie, jakie wy mieliście bądź macie problemy z tym, aby przekonać waszych najbliższych, tak? Aby tatuaż mógł zostać wykonany, abyście mogli zrobić sobie waszą wymarzoną dziarkę. Jeżeli lubicie to, co robię, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zróbcie to, aby nie przegapić nic. Obserwujcie mnie na social media. Facebook, Instagram, Snapchat. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dawid. Hej!